Znajdujemy się w niewielkiej miejscowości Jasenovac w Chorwacji nad rzeką Sawą, tuż przy granicy z Bośnią. Na pierwszy rzut oka niepozorna i spokojna, jednak głęboko w sobie kryje straszną historię. Symbol ustaszowskiego terroru. Ale kim byli Ustasze? Cośnijmy się o 70 lat, do pierwszej połowy 1941 roku, aby spróbować choć odrobinę zrozumieć minioną wojnę w Bośni. Wtedy to mapa Europy przedstawia się zgoła inaczej niż obecnie. Takie państwa jak Polska, Czechy czy Francja nie istnieją, a Trzecia Rzesza z Japonią świeci triumfy praktycznie wszędzie, gdzie się pojawia. Rok 41 to bezapelacyjnie rok Barbarossy, niemieckiej inwazji na sowiecką Rosję, ale gdzieś w cieniu, krótko przed, w południowej części Europy odbywały się inne, nie mniej ważne wydarzenia. Wtedy to Jugosławia, targana coraz mocniej tendencjami nacjonalistycznymi, ścierającymi się frakcjami czy współpracować z Hitlerem, stała się kolejnym celem hitlerowskiej machiny śmierci. 27 marca w Belgradzie odbył się bezkrwawy zamach stanu, po którym to Jugosławia zdecydowała się stanąć w opozycji do nazizmu. To przeważyło i 6 kwietnia Niemcy ze swoimi sojusznikami, Włochami, Rumunią, Węgrami i Bułgarią, zaatakowała z praktycznie każdej strony Jugosławii i Grecję. W ciągu 12 dni państwo południowych Słowian zostaje podzielone między agresorów, a na terenie obecnej Chorwacji i znacznej części Bośni powstaje niezawisna Rzewa Chrwacka, czyli niepodległe państwo chorwackie, w którym władzę przejmują nacjonaliści, Ustasze. Pod panowaniem Chorwatów znalazło się 2 miliony Serbów, których życie zależało teraz tylko od jednej osoby, Ante Pawelicza, przywódcy Ustaszy. Wszystko staje się jasne po przemówieniu Mile Budaka, ministra edukacji, w którym to jasno powiedział: 1/3 Serbów ma przyjąć katolicyzm, 1/3 Serbów ma opuścić państwo chorwackie, a 1/3 ma zostać zabita. Skala zbrodni okazuje się być ogromna. Pominiemy szczegóły samych mordów i tortur, gdyż ich okrucieństwo i kreatywność mogą przerazić aż za bardzo. Wspomnę tylko, że w Zagrzebiu można było spotkać wystawy złożone z ludzkich organów, kończyn czy nawet oczu. Co mamy na myśli, gdy mówimy o obozach śmierci w trakcie II wojny światowej? Oświęcim, Brzezinka, Chełmno, Sobibór, Majdanek, Treblinka? No właśnie, cały kompleks obozów położonych na terenie II Rzeczpospolitej. Ale zapominamy o jeszcze jednym, o Jasenovac, najbardziej barbarzyńskim ze wszystkich obozów. O chorwackim walcu śmierci, który przetoczył się przez ponad 100 tysięcy Żydów, Romów i co oczywiste Serbów. Na zamówienie Chorwatów powstał specjalny nóż, Serbosijek, co w wolnym tłumaczeniu oznacza zarzynacz Serbów. Chodziło o to, aby mordować Serbów, podrzynając im gardła i tym samym oszczędzać kule. 28 sierpnia 1942 roku rządzono nawet zawody. Kto zdoła zabić najwięcej Serbów jednego dnia? Wygrał Peter Brzica, któremu udało się wymordować 1360 osób. W końcu, w 1945 roku upada morderczy reżim Ustaszy, bo oni władzę przejmują partyzanci Tity wspierani przez Armię Czerwoną. Skala polowań na kolaborantów przybiera ogromne rozmiary, giną również niewinne osoby. Ale należy zauważyć, że idea zjednoczonej Jugosławii była dla Tity nadrzędna, stąd Chorwaci sami w sobie jako naród nie doświadczali zemsty. Obecnie liczba ofiar ludobójstwa Serbów szacuje się na od 200 tysięcy do co bardziej prawdopodobne nawet 600 tysięcy. Biorąc pod uwagę liczebność narodu serbskiego, stawia ich to razem z nami, Polakami, na czele drugowojennej tabeli śmierci. Gdzie jest małe szczęście? Błysk szyby? Jaskółcze gniazdo? Oddech ogrodu? Gdzie są uderzenia kołyski, która się nie rusza? I gdzie w promieniach słońca złocisty domowy kurz? Ponad 70 lat po tamtych wydarzeniach po chorwackiej stronie znajduje się ten oto monumentalny kwiat, który przypomina o obozie, który tutaj istniał i o ludobójstwie, które tutaj popełniono. Został on zaprojektowany przez Bogdana Bogdanowicza i odsłonięty w 1966 roku. Po bośniackiej stronie rzeki Sawy, zamieszkanej tutaj głównie przez Serbów, znajdziemy serbskie statystyki mówiące o tym, że zginęło tutaj nawet ponad 500 000 ludzi. Naszą podróż zaczęliśmy od miejsc, które konflikt serbsko-chorwacki dosięgnął pierwszy, Osijka i Vukovaru. Opowiadaliśmy o działaniach zbrojnych i kompletnym zniszczeniu niegdyś zamożnego Vukovaru. Ale czy to był początek? Nie, wszystko zaczęło się w Kninie, w oficjalnej stolicy Republiki Serbskiej Krainy, obecnie Chorwacji, blisko granicy z Bośnią. Właśnie przejeżdżamy przez chorwackie pogranicze i obserwujemy pozostałości serbskiego państwa.
Cofnijmy się jeszcze raz do 1990 roku. Po wyborach w Chorwacji w maju władzę przejęli nacjonaliści pod wodzą Franjo Tudjmana. Serbowie, nauczeni doświadczeniami z II wojny światowej, szybko zorganizowali się, bo już w sierpniu rozpoczęli budowanie barykad na drogach z drewnianych beli w samym środku sezonu turystycznego, co obiło się głośnym echem w całej Europie. Swoją drogą po chorwacku Bela, Pal to Balvan i właśnie od tego rewolucja została nazwana Balvan Rewolucja. Na czele jeszcze nie Republiki Serbskiej Krajina, serbskiego autonomicznego obwodu Krainy stanęli Milan Babić i Milan Martić, którzy nie zgodzili się na propozycję Tudjmana, aby Serbowie weszli w skład Chorwacji szeroką autonomią. Ciężko się dziwić, gdyż już na wiosnę Chorwaci próbowali rozpocząć czystki etniczne, aby pozbyć się Serbów ze swojego nowego państwa. Wraz z rozpoczęciem otwartych działań zbrojnych, serbskie autonomiczne obwody w Chorwacji przekształciły się w Republikę Serbskiej Krainy, której przewodził Milan Babić. Po bitwach o Vukovar i Dubrovnik i następnie wybuchu wojny w Bośni, sytuacja w Chorwacji ustabilizowała się. Mimo, że Republika Serbskiej Krainy nie była uznawana na arenie międzynarodowej, była względnie spokojna, ale panowała tam bieda i skrajne bezrobocie oscylujące w granicy 90%. Dodatkowym czynnikiem osłabiającym główną część krainy była 600-kilometrowa linia frontu, którą pokrywało zaledwie 39 tysięcy żołnierzy. W serbskiej krainie, tak jak w pozostałych częściach centralnych Bałkanów, również dochodziło do czystek etnicznych. Miały one zdecydowanie lżejszy charakter niż te w Bośni, jednak musimy wspomnieć, że Serbowie tutaj dopuszczali się zbrodni, co najlepiej pokazuje ten wykres przedstawiający zmianę struktury etnicznej w Republice Serbskiej Krainy. Chorwaci, stale dozbrajeni przez głównie RFN, rośli w siłę. Już w 1993 roku rozpoczęli pierwsze ofensywy na małą skalę, które obnażyły wszystkie słabości chorwackich Serbów. Ostatecznie w 1995 roku Chorwacja przygotowała szeroką ofensywę o kryptonimie Burza, której celem było odzyskanie kontroli przez Chorwatów nad krainą. Operacja rozpoczęła się 4 sierpnia i trwała zaledwie 3 dni. Ante Gotovina, głównodowodzący generał chorwacki, pomścił Vukovar, stając się bohaterem narodowym. Za to dla Serbów był to potężny cios. Ponad 200 tysięcy upokorzonych Serbów ucieka w panice przed Chorwatami. Około 1000 ginie. Republika Serbskiej Krainy de facto znika z mapy. Historie piszą wygrani, o Serbach w Chorwacji mało kto pamięta. W Kninie, niegdyś zdominowanym przez Serbów, obecnie mieszka ich ledwie 1/4. A turyści jadący nad morze korzystają z położonej na południu autostrady, która nie przecina żadnych terenów niegdyś serbskich.